Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Temat ESG to temat bardzo często poruszany na antenie choćby telewizji biznesowej, ale też temat poruszany przez wiele mediów w Polsce. Dlaczego? Czy ESG faktycznie jest game changerem, czy niemiłym przymusem dla spółek? O to zapytam mojego gościa. Prezes zarządu notori Serwis Artura Sieranta. Witam Panie Arturze. Dzień dobry, dzień dobry Panie Wartoczny. Panie Arturze, może tak od początku i też dla widzów, bo co prawda wiele mediów rolą też mediów, analityków, specjalistów, jest komunikowanie, tłumaczenie, czym jest SG, czym jest dyrektywa CSRD. Staramy się o tym mówić. Tak, można odnieść takie wrażenie, że wręcz czasami jak zdarta płyta w którymś momencie, to może od samego początku dla przypomnienia, o czym my tak naprawdę w ogóle mówimy, o jakiej dyrektywie. Bo patrząc na to, jak to wygląda, to faktycznie w 2022 roku ta dyrektywa weszła w życie. Od 24 roku w zasadzie w Polsce. Teoretycznie też ona obowiązuje, ale tylko dla tych największych podmiotów, które zatrudniają powyżej 500 osób i, i mają przychody powyżej 170 milionów złotych. No ale to jest 24, jesteśmy w połowie 25 roku i za chwilę no, te kryteria już będą przecież zupełnie inaczej wyglądały i zdecydowana. Większość dużych przedsiębiorstw będzie tym objęta, a od 26 roku przecież dotknie to też spółki giełdowe. Oczywiście znaczy, nie wiem czy słowo dotknie jest, jest dobre, bo od razu sugerujemy jakieś pejoratywne podejście do tego. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli się historię SG przyjrzeć, to musimy się cofnąć, tylko proszę się nie śmiać, o 100 lat. Kiedy po raz pierwszy ekonomiści uświadomili sobie, że y, ziemia nie jest nieskończona, że pewne zasoby się może kiedyś wyczerpią, może nie. I wtedy po raz pierwszy ekonomiści wprowadzili pojęcie kosztów i skutków ubocznych, bo wcześniej się wydawało, że jest niewidzialna ręka rynku, że prowadzimy działalność gospodarczą, że życzą się tylko zyski i efektywność. Gdzieś po raz pierwszy sobie uświadomiono, że zakład pracy truje, że kopalnia emituje, że plastik zaśmieca. To było 100 lat temu. Oczywiście. Nie przebiło się to do świadomości społecznej tak szybko, bo mieliśmy wojny. Wtedy, pierwsza czy druga wojna światowa zmieniły zupełnie spojrzenie ludzi. Między wojnami był wielki kryzys. No jakby gdzieś to wszystko się zagubiło, ale ta myśl tych kosztów ubocznych została. I ona jest w gospodarce w postaci podatków od kopalin, w podatku podatków za śmiecenie, gdzieś to wszystko widzimy. Ale zawsze się tak działo, że te podatki czy opłaty od, od kosztów ubocznych nie zawsze trafiały tam, gdzie miały trafić. Takie dwa przykłady charakterystyczne. Gminy stawiają fotoradary po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, a tak naprawdę jak patrzymy... To potem, zdania są podzielone, czy to jest główny cel? A potem jak patrzymy na budżety tych gmin, to okazuje się, że to jest główna pozycja dochodowa. Tyle to jest, tyle a propos bezpieczeństwa, zresztą Akurat pochodzę z takiej gminy, więc wiem o czym mówię. A drugi przykład to chociażby ets -y, czyli handel uprawnieniami do emisji, gdzie pieniądze z emisji ETS-ów miały być przeznaczane na na przykład modernizację linii energoelektrycznych, energo na modernizację energetyki, tak naprawdę były rozdawane. Więc to pieniądze się łatwo pozyskuje, a trudno się je się przeznacza na ten cel. I w którymś momencie Unia Europejska, i to jest niemiłe, i tego nikt nie lubi, Powiedziała, OK, przerzucamy koszty, przerzucamy obowiązki, przerzucamy świadomość na przedsiębiorstwa. Bo państwo niekoniecznie sobie daje z tym radę. Pokazałem dwa przykłady. Samorządy i państwo i pieniądze, które teoretycznie powinny być na, na, na te cele, a zawsze potrzeby budżetu są takie, jakie są. I pojawiły się pierwsze dyrektywy, pojawiły się pierwsze rozporządzenia unijne. Oczywiście, jak to w Unii, nim się zbiorą te logi, nim to wszystko ustalą, to trwa latami, no ale gdzieś kiedyś te terminy zaczęły biec. I w tej chwili te obowiązki sprawozdawcze, tu już schodzimy bardzo już na nasz rynek kapitałowy, myśmy zrobili obliczania jako notoria danych, które mamy dotyczących spółek, to w tej chwili około 140-150 spółek jest objętych tymi obowiązkami raportowania i większość z nich raportuje już. Te raporty są różnej jakości, one są jeszcze robione często według innych standardów, o tych standardach powiemy za chwilę, ale one się pojawiły. Oczywiście mamy całą masę różnych zjawisk, ale to nie może mieć do nikogo pretensji. Ludzie analitycy nie wiedzą, jak to zrobić, to są po prostu nowe regulacje, ale myślę, że tak jak 20 lat temu uczyliśmy się jako rynek międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i dopiero po paru latach, głównie dzięki tak naprawdę współpracy z audytorami, te standardy zaczęły być rzeczywiście standardami, to sądzę, że tu będziemy mieli podobną sytuację, że palac lat zajmie nim się te dane. Na przykład będzie je można ze sobą porównać, bo w tej chwili często wydaje się, że mamy dwie podobne firmy, dwa podobne wskaźniki związane ze środowiskiem, na przykład emisje gazów cieplarnianych z zakresu trzeciego, natomiast okazuje się, że w przeliczeniu na czy pracownika, czy jednostkę produkcji mam jakieś totalnie nieporównywalne liczby. I ktoś kiedyś zada pytanie, dlaczego, zaczniemy to analizować, porównywać i tak dalej. Ale to, co Pan powiedział o rozszerzającej się grupie podmiotów, które będą poddane obowiązkom raportowania niefinansowego, tak, ona systematycznie rośnie. W tej chwili, tak jak powiedziałem, jest to około 150 firm, ich jest nieco więcej, bo mamy firmy, które robią to z własnej inicjatywy, czyli nie mają przymusu narzuconego przepisami prawa, a jednak zdecydowały się wejść w dialog z interesariuszami i te informacje prezentować. Tak, tak. część, część z tych spółek nawet przy okazji raportów finansowych ostatnich, nawet naszych polskich spółek giełdowych, chociaż takiego obowiązku nie miała, to już pokazywała, że taki raport z, złożyła, chwaląc się, tak. no, jest... chwaląc się dobrymi wynikami audytorów. To prawda, aczkolwiek ja bym tu jeszcze był bardzo ostrożny, bo myślę, że to, czy to są dobre wyniki, będziemy widzieli, jak porównamy te raporty ze sobą. Trudno powiedzieć o, o tym, że to jest dobry wynik. Mała to jest... skala porównawcza. Dokładnie. na razie no. mówią, że są dobre. Dobre w porównaniu no. z czym? Ale to się zmieni, tak jak powiedziałem. Po prostu z każdym rokiem będziemy wiedzieli więcej. To trochę tak, jak potrafimy mierzyć wyniki czy osiągnięcia spółek giełdowych, często z bardzo różnych dziedzin. Tutaj patrzę na figurki graczy i wiem, jak trudno jest mierzyć na przykład wyniki spółek z branży gamingowej. A jednak znaleźliśmy jakieś, prze, jakieś benchmarki, jakieś czasami dość skomplikowane, nic nikomu nie mówiące określenia, które ludzie z branży świetnie znają i wiedzą, co one znaczą. I tu będzie bardzo podobnie, bo to jest kwestia czasu. Natomiast to, co Pan powiedział o tych rosnących, znaczy o rosnącej liczbie spółek, które będą... Poddane obowiązku raportowania? Tak. Z każdym rokiem będzie tych firm coraz więcej. Docelowo szacujemy, że będzie ich w Polsce około 4 tysięcy, a w Europie powinno być ich około 50 tysięcy. Dlatego, że te wymogi dotyczące przychodów czy zatrudnienia, o których Pan wspomniał, one będą obniżane. Ale dobra wiadomość jest taka, że pracują nad standardami dla tych mniejszych i średnich spółek, więc one nie będą tak bardzo nie chcę powiedzieć rygorystyczna. Tak bardzo dokładne jak te standardy, które już zostały przyjęte, już obowiązują, ale jeszcze spółki nie mają obowiązku ich stosowania. Chodzi o takie standardy ESRS, które weszły w życie 1 stycznia tego roku, ale zobaczymy je po raz pierwszy w raportach spółek publicznych za rok, czyli tak jak Pan powiedział w czerwcu 2025. Aczkolwiek trzy spółki giełdowe już takie raporty publikowały, no ale trudno ciągle mówić o porównywalności, kiedy tych raportów jest trzy. To nie wiem czy tyle na początek. Jeżeli... Na, początek na początek najbardziej tak, dla przypomnienia, dane dotyczące stycznia, czyli to, co wejdzie od stycznia 2025 roku, bo teraz mówimy powyżej 150, powyżej 500 tak. osób i powyżej 170 milionów Przychodu. złotych przychodów. Trzeba spełnić dwa z trzech warunków od 2025 roku i te warunki są następujące, czyli... 250 tak. osób, mhm. przychody 80 milionów euro, czyli trochę większe, trochę większe czyli... y, i suma aktywów, właśnie lub, bo to mhm. dwa trzy trzeba spełnić. I, suma aktywów złożone. 40 milionów euro. To, to jest tak naprawdę, jest w tym jedno i, i jedno lub. <laughs> czyli lub mamy w tych danych finansowych, a i mamy w danych dotyczących zatrudnienia. Tak naprawdę w mojej ocenie tym kluczowym będzie czynnikiem zatrudnienie, ale tu warto zwrócić uwagę, że Standardy SRS wprowadzają nowe pojęcie zatrudnienia. Do tej pory na giełdzie posługujemy się zatrudnieniem w myśl, hmm. mówiąc wprost, listy płac i zus hmm. czyli mówimy o po prostu osobach zatrudnionych na etacie. Natomiast standardy wprowadzają pojęcie współpracowników, czyli no, znamy przykłady firm, gdzie liczba osób zatrudnionych wynosi zero. Tak, a na wszyscy, kontraktach przestępczych, na, na umowach. B2B, umowy o dzieło, umowy zlecenia. Więc standardy bardzo wyraźnie mówią, że to nie tylko chodzi o tych, którzy są zatrudnieni, ale też o tych, którzy są za, współzatrudnieni. To od razu powiem, że mamy duże problemy z nazwami tych standardów, dlatego że standard dotyczący pracowników, standard S1, nazywa się właśnie pracownicy. I tak trudno jest z nim... A potem jest jeszcze weselej, bo są pracownicy będący pracownikami, i pracownicy będący współpracownikami. Po prostu mam wrażenie, że w tych całych tłumaczeniach standardów yy, chyba, i to nie jest polski problem, chyba nie do końca nadążyli tłumacze. Yy, dlatego bardzo często warto zajrzeć do oryginalnej wersji raportu po angielsku, po prostu. Jednak angielski zawsze był takim bardziej hermetycznym i syntetycznym językiem. Zdarzało nam się nieraz, że nawet po angielsku nie mogliśmy czegoś zrozumieć, to się posiłkowaliśmy wersją francuską. Także, ale to jest kwestia standardów, które się dotrą, unormują, pojawią się wytyczne. Część standardów też nie będzie obowiązywała, bo musicie Państwo wiedzieć, że to, że standardów tych tematycznych, które wchodzą od przyszłego, właściwie już weszły, ale będziemy widzieli w raportach w przyszłym roku, jest 10, ale po pierwsze nie wszystkie trzeba stosować. No, bo niektóre po prostu niektórych z firm nie dotyczą. Na przykład jest standard pracownicy w łańcuchu wartości. No, wiele firm nie ma zagranicznych jakichś oddziałów, spółek i nie, wiem, nie ma problemu z pracownikami w Afryce czy w Bangladeszu. No, znamy takie sytuacje z przeszłości. Więc to nie jest tak, że te wszystkie standardy będą obowiązywały. Każda spółka będzie mogła powiedzieć, który standard stosuje i dlaczego, a którego standardu nie stosuje, bo jej nie dotyczy. Wyjątkiem jest standard tak zwany E1, czyli ten najważniejszy standard środowiskowy. Tu nie ma, nie ma takiego luzu. Następstwo od reguły nie będzie. No ale tam mamy te informacje typu emisja śladu węglowego, emisja gazów cieplarnianych i parynych innych rzeczy. No to trudno byłoby, żeby firmy mówiły nas to nie dotyczy. No, w końcu po to to wszystko jest wprowadzone, żebyśmy wiedzieli, jaka naprawdę jest ta emisyjność prowadzonych przez firmy Działalności i tutaj mamy już bardzo pierwsze niespodzianki i zdziwienia. Porozmawiamy o konsekwencjach mm -hmm. samego raportowania, bo to jest chyba coś, co jest faktycznie kluczowe, i mm -hmm. chyba to można by nazwać faktycznie game changerem, który przychodzi na rynek, mm -hmm. bo dla wielu osób z boku, czy dla mniejszych firm, które słyszą te dane. Nas ten problem nie dotyczy. Chyba się okazuje, że właśnie nie do końca, i ten problem zacznie też do, dotykać finalnie firmy w całym łańcuchu dostaw, bo jakby konsekwencje np. niestosowania się albo złego raportowania ESG. Może objawiać się, no właśnie, czym ja też już miałem przyjemność mm -hmm. rozmawiać, poruszać ten wątek, ale myślę, że warto zaparkować na chwilę i o nim mm -hmm. porozmawiać głębiej, że to nie jest tylko tak, że obowiązkiem dużej firmy będzie raportowanie i jest wszystko super, no bo mm -hmm. już, już ta, ta firma musi coś, te dane dostarczyć, więc ona zacznie sprawdzać w dół. Nawet z firmy, które nie są objęte takim obowiązkiem, okay. ale Dobrze, to dostawców najpierw, będą mogli chcieć musimy sobie. To ZO, albo z uniwersum, albo spektrum raportowania i sposobów raportowania, jakby wskazać i zobaczyć, które jest istotne. Otóż pierwsza dyrektywa, znaczy jedna z wielu, my ją nazywamy w skrócie RTS. Rynek funduszy kapitałowych mówi na nie PAJE, a ten RTS to są po prostu tak zwane regulacyjne standardy techniczne, dotyczy portfeli inwestycyjnych funduszy. Mianowicie jest tam tabela pokazująca różne elementy związane z SG, głównie E, ale też jest sporo S i G, które, jakby tak obrazowo przekładając, my te liczby, które dostamy, dostaniemy, dostajemy od spółek dotyczących np. emisji dwutlenku węgla, czy jakichś, czy śmieci, czy wody, czy zanieczyszczenia, Przekładamy przez portfele funduszy, i na końcu dowiadujemy się, jak bardzo który portfel którego funduszu, mówiąc elegancko, szkodzi planecie. Jest to dość skomplikowana metodologia. Znaczy, nie, ona nie jest skomplikowana na koniec. W sumie sprowadza się do paru prostych operacji arytmetycznych. Czyli gdzieś za dwa czy trzy lata może się okazać, że któryś fundusz powie zaraz, zaraz, ale my w tej całej układance wypadamy najgorzej, bo i co my tam mamy w portfelu? I mamy tam kogoś, kto, truci, kto jest trucicielem. Z jednej strony świetnie, bo płaci dywidendy, ale z drugiej strony mamy odpływ, bo młodzi inwestorzy, którzy są już wrażliwi na punkcie ZG, mogą tych, tego funduszu nie chcieć kupić. To jest oczywiście daleka przyszłość, ale to jest sytuacja funduszy inwestycyjnych. Dalej mamy bardzo podobne dyrektywy, one się nazywają filar trzeci, i one dotyczą z kolei portfeli kredytowych banków. No, i znowu bank patrzy na swoją ekspozycję kredytową, mówi: fajnie, 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 ale co to jest? No, a to dlaczego my im daliśmy kredyt? To może już nie dawajmy kredytu, może kredyt dajmy inny bank, bo oni nam przyjął statystykę. Wiem, że to znowu brzmi bardzo, bardzo jak odległa przyszłość, ale przy obecnych technikach informatycznych z tego typu analizy będą bardzo szybko. Czyli banki mogą wyłapać czy fundusze, firmy, które. Psują im statystykę. Przepraszam, że tak mówię, kolokwialnie. I to są takie dwie pierwsze bardzo istotne regulacje dotyczące konkretnych uczestników rynku kapitałowego, czy to funduszy, czy banków. Mamy trzecią regulację, która nazywa się taksonomia. Ona z kolei pokazuje, w jaki sposób firma działa, znaczy, te element, które elementy aktywności operacyjnej firmy w jaki sposób wpływają na środowisko. Ta taksonomia też zacznie mieć znaczenie, bo są. Niektóre rodzaje funduszy, które muszą raportować, wręcz jak, jak u nich ta taksonomia wygląda. I znowu przechodzimy przez rodzaj działalności, strukturę portfela, i na końcu dostajemy liczbę dobrą albo złą, albo jeszcze inaczej lepszą niż gorszą niż konkurencja. I teraz we wszystkich tych fragmentach tej układanki kluczowe określenie to jest coś, co się nazywa emisja gazów cieplarnianych z zakresu trzeciego. I to jest ten game changer. Dlaczego? Że emisja gazów cieplarnianych z zakresu trzeciego została podzielona przez twórców standardu tam protokołu gazów cieplarnianych na 15 kategorii i są kategorie downstream i upstream. I są kategorie pod tytułem to co wchodzi do mnie i to co ode mnie wychodzi. I teraz tu się zaczyna zabawa, dlatego że duża firma odpowiada za emisję gazów cieplarnianych nie tylko w swoim procesie produkcyjnym, ale również u swoich dostawców. Znaczy, bo inaczej mielibyśmy zjawisko, które się nazywa eksport emisji, mógłbym po prostu zamknąć wszystko i kupować tylko gotowe komponenty i powiedzieć, ja generalnie jestem ekologiczny, ja jestem, czysty. jestem tak. czysty. To, że rzeczy, które wykorzystuję w produkcji czyste nie są, to nie mój problem. A firma jest na tyle mała, że podraportowanie nie podlega, więc. I w rezultacie te wielkie firmy są zobligowane do raportowania tej emisji w swoim, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, wcześniej, w swoim łańcuchu dostaw czyli muszą powiedzieć, ile tego ukrytego dwutlenku węgla, czy tam, a tak naprawdę to się mówi o ekwiwalencie dwutlenku węgla czyli tych wszystkich gazów, które wywołują efekt cieplarniany. Ile jest nie tylko w ich własnej produkcji, ale też w tym, co kupili do tej produkcji. No i potem jest druga część tego łańcucha dostaw, czyli upstream, czyli jak ja yy, wpływam na środowisko. Dlaczego powiedziałem wcześniej, że tu się można zdziwić? Dlatego, że ja sobie zacząłem uświadamiać, analizując te raporty, a, i, i, a też zes, pracownicy zespołu SG zaczęli nam takie ciekawostki przynosić, że jest wiele firm, którym się wydaje, że są czyste, a nie do końca tak jest. Rozmawialiśmy przed chwilą o, braży, o branży gamingowej. Branża gamingowej o co chodzi? Bo jesteśmy czyści. Założyliśmy sobie panele fotowoltaiczne na dachu. Prezes jeździ Teslą, samochód elektryczny, pozostali mają hulano, hulajnogi, pijemy wodę, czyści. Tylko co robimy? Sprzedajemy grę, w którą gra ileś milionów ludzi. I zużywają prąd. I wcale nie wiemy, czy ten prąd, który jest zużywany, jest czysty czy nieczysty. Telewizja Polsat albo inna telewizja. Produkcja telewizyjna jest czysta, ale ludzie oglądają te, te programy po nocach. Oczywiście Polsat to sobie zrobi, bo w grupie kapitowej mają też wodór i inne rzeczy. Sklepy. Ktoś powie, jesteśmy czystym, fajnym sklepem. Mamy na dachu pa panele fotowoltaiczne, no, jesteśmy eleganccy. No ale co wprowadzacie w rynek? Mamy etyk etykietę bio, sprzedajemy tylko bioprodukty na przykład. A, ale, no, ale w tym dziale z tekstyliami to co tam? <śm> 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 I teraz, oczywiście to są trochę opowieści anegdotyczne, ale, tak, no, ale zaraz też powiem, no, dochodzimy do pewnego rodzaju kuriozum, że będziemy sprawdzali wszystko, oglądali, e, czy to nas czeka faktycznie, tak. jeżeli chodzi o ESG. Bo, tak. to jest, bo to jest to pytanie, my sobie tak, tak. my się uśmiechamy, mhm. Mhm. widzowie nas oglądają i myślą sobie tak, no fajnie, panowie sobie żartują. Odpowiedź mhm. e, brzmi tak. Ale przecież e, przenosząc to na inną branżę, może mówimy o ESG, ale coś, co dotyczy każdego z nas. Czyli jeździmy samochodami, korzystamy z komunikacji, każdy w Polsce więcej ma samochód. Dzisiaj już mało kto pamięta normy emisji i regulację CAFE, którą Unia Europejska wprowadziła, która jest podkręcana jak śruba za każdym razem. I dzisiaj ludzie mówią tak, no efekt wojny, pandemia, wysokie zaburzone łańcuchy dostaw, drogie samochody. A przecież nie do końca tak jest. Jest policzone, jakie samochody emitują mhm. dwutlenek węgla i powyżej tej emisji dla zarejestrowanych, sprzedanych samochodów importer, producent musi zapłacić karę. I co Ale zrobili jest producenci? Jest rozwiązanie. Przerzucili ten koszt przecież na użytkownika mhm. i my mówimy, jakby mało kto już komunikuje, że tak naprawdę w cenie dzisiaj zakupu nowego samochodu My mamy wliczoną karę, którą trzeba zapłacić, bo producent tych samochodów mówi: Nie, ja za was nie będę płacić, chcesz jeździć takim samochodem, to żeby zapłacić. Przypomnę to, zapłaci. od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że po raz pierwszy 100 lat temu sobie uświadomiono, że zasoby są skończone. I gdzieś musimy. A jak zasoby są skończone, to znaczy, że cena tych skończonych zasobów rośnie no prawo popytu i podaży. Ale na to jest rozwiązanie. I czekam, kiedy wszyscy sobie to rozwiązanie uświadomią. To rozwiązanie nazywa się offset. Czyli jeżeli ja zużywam określoną ilość dóbr, co oznacza, że na końcu mojej działalności jest ślad węglowy, no to mogę posadzić drzewa. Mhm. Czyli jakby powiedzieć, dobrze, jestem producentem, twórcą takiej takiej ilości dwutlenku węgla, czy metanu, czy innych gazów cieplarnianych, ale posadziłem drzewa. Czyli mhm. jestem. Jestem czysty. Oczywiście tu też wiadomo będą za chwilę nieprawidłowości, bo duże koncerny kupują sobie jakieś uprawy drzew w Brazylii, które się tym okazują wcale uprawami drzew nie być. Ale to zawsze było, jest i będzie. Mhm. Ale ten offset powoduje, że to nie jest tak, że my jesteśmy tylko jako dawca gazów cieplarnianych. My też możemy te gazy w jakiś sposób przyjmować. To jest cała wielka, skomplikowana rzecz, której my się musimy tu nauczyć, tak? Nie wiem, sadzenie drzew w miastach, likwidacja betonozy. No jest cała rzecz, gdzie tego offsetu możemy, ten offset możemy po prostu budować. Musimy o tym offsetie ciągle pamiętać. Tak, jeżeli ja mam położyć płyty betonowe na podjeździe, to może lepiej powinienem, nie wiem, coś zrobić. Jeżeli chcę sobie przyciąć krzaki, to może niech one zostaną takie dzikie, może niech tego dwutlenku węgla więcej łapią, On jeszcze wróble w środku, będą mogły poszaleć, bo jak wiadomo, populację wróbli maleje. My po prostu musimy zrozumieć, że, że to jest offset, że jakby gdybyśmy znowu zeszli na teorię ekonomii, to muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata, poczynając od Smysa, a wcześniej jeszcze przez merkantylizm przechodząc, to myśmy zawsze o koszcie każdego produktu mówili w w wymiarze złotów, złotówkowym, dolarowym, dukaty, zawsze coś kosztowało, nie wiem, 100 złotych. A może trzeba powiedzieć, że to kosztuje 100 złotych i 7 litrów wody i 3 tony ekwiwalentu dwutlenku węgla, mimo że po prostu musimy na koszt spojrzeć z perspektywy trochę więcej niż jednowymiarowej. Bo to do tej pory państwo oczywiście nam zamieniało ten dwutlenek węgla i tę wodę na koszt, o czym pan powiedział, że dorzucili to producentom samochodów, a producenci samochodów przerzucili na klientów, a może przyjść taki moment, że klient powie, zaraz ja nie chcę płacić, bo ja zasadę drzewa, bo ja maszę Zrobię sobie elektrownię wodną małą w domu. Coś zrobię takiego, żeby być nie tylko tym producentem dwutlenku węgla, chociaż to źle słowo brzmi, człowiek produkuje, ale I, i to, ta świadomość nam się zmienia, a to pytanie, Kluczowe, które Pan zadał, czyli Game Changer, tak, dlatego że my, jako firma, przez charakter naszej działalności, czyli sprzedaż danych finansowych, czyli sprzedaż produktów do analiz różnych, w tym za chwilę sprzedaż produktów do analityki ESG, mamy jako kontrahentów duże instytucje finansowe. I od wielu lat podpisując Kontrakt z jakimś dużym bankiem. Na przykład piszemy, do tej pory pisaliśmy o tym, że przestrzegamy tę część CSR, czyli odpowiadając na SG, można powiedzieć, że pisaliśmy od zawsze oświadczenie, że przestrzegamy S i przestrzegamy G. Spodziewam się, że za chwilę będę mógł podpisać kontrakt, jak jeszcze wypełnię ankietę poświęconą E. I jak powiem to przedstawicielom banku, ale ja tych danych nie, nie dam wam, to nie wiedzą do? nie musicie z nami podpisać tego kontraktu. To tak jak z tymi, jak to jest za fakta, ta amerykańska rozporządzenie dotyczące tam walki z turyzmem. Nie musi pan tego wypełniać, tylko nie otworzy pan rachunku maklerskiego. Prosto, nie ma obowiązku. I to może być podobnie. No, będzie chciał pan sprzedać coś do dużego dostawcy, znaczy dużego kontrahenta i dostanie pan w, w siwzie, że musi pan wypełnić to oświadczenie, to oświadczenie i nagle się pojawi ankieta dotycząca Emisji gazu cieplarnianych, bo ona jest potrzebna do tego zakresu trzeciego w tym łańcuchu dostaw. Przecież nie musi pan tego wypełniać. Nie musi. Nie ma obowiązku, może powiedzieć, że nie. Kończąc, pamiętam takie i sceny, i wielokrotnie, i programy, i filmy, i wiadomościach, jeszcze lata 80., bardziej lata 90., te wszystkie ruchy zielonych, mhm. ekolodzy. Mhm. Pikietujący, mhm. mówiącym o tym, co się. Pamiętamy te czasy. Siedzieliśmy, większość z nas i pewnie z nas, ludzi, którzy nas oglądają, też dokładnie to pamiętają, kiedy siedzieli, wiadomości oglądali i mówili: tak, no tak, wariaci tam znowu blokują, a się polarne mają się świetnie, bo to zawsze było w żart obracane. Tym samym życie się toczy dalej, lata minęły i, i to jest nasza nowa przyszłość. Wie pan co, ale jakby rozwijając ten wątek, to ruch ekologiczne zaczęły się w połowie lat 70. pod słynnych raportów Klubu Rzymskiego o tym, że nam się skończą surowce. Tak. Znaczy to był właściwie początek lat 70. i oczywiście te surowce się nie skończyły. Tak jak analitycy klubu rzymskiego przewidzieli, dlatego że odkryto nowe złoża, proste, ale był efekt uboczny. Bo akurat te, te raporty ruchu rzymskiego nałożyły się na wojnę, kryzys 1973 roku między Izraelem a państwami arabskimi, na potworny wzrost cen ropy, kryzys naftowy. I co się stało? Wielkie. Mercedes, wielkie te kabriolety, które paliły 20 na 100 odeszły. Ludzie zaczęli jednak szukać tych oszczędniejszych silników. Oczywiście to trwało latami, tak, że, ale nie, ma, nie jeździmy już takimi samochodami jak w latach 70. No nie, ale sentyment nadal a nie, no jasne. Sentyment nadal pozostaje, a ich ceny wcale nie maleją. To prawda, ale nie każdego już teraz będzie stać na to, żeby nalać tam duży. Dół. A I... jeśli nawet to z konsekwencjami, bo. Myślę, Także że co tamci... do zasady, nikt nikomu nic nie zabroni, ale będzie miało to wszystko swoją cenę i koszt, który trzeba będzie ponieść, czy w postaci takiej czysto finansowej, czy choćby wyrównania takiej emisji, wyrównania przez offset. Przez offset nie ma problemu, możesz sobie jeździć czym chcesz. W motoryzacji, kiedy normy kawy weszły i były kary, to jeszcze kilka lat temu, jak pierwsze normy emisji zaczęły, spadły na polskich przynajmniej importerów. To ja z, z rynku też takie informacje słyszałem, potwierdzone, że część dealerów, na przykład warszawskich, wstrzymywała sztucznie sprzedaż pewnych samochodów, dlatego że siedzieli i liczyli emisję samochodów zarejestrowanych, bo byli świadomi, jak wysoką karę musieliby zapłacić. I na przykład jedna z marek amerykańskich na, taką, na samochód marki Ford Mustang, przy sprzedaży takiego samochodu bardzo fajnego, maselkara, przypadało automatycznie w kalkulatorze. Handlowiec miał obowiązek sprzedania innych samochodów, które zbiją emisję, żeby czyli, wyrównać ten rachunek. Więc nie było litości, bo Ford Amerykański powiedział: Ale to jest wasze prawo europejskie, i my do tego dopłacać nie będziemy. Ale ty, sobie sam. A to jest świetny przykład, bo jeżeli ja będę raportował jako przedsiębiorca do banku, albo nie, do innego dostawcy, znaczy właściwie odbiorcy, to jeżeli ja sobie jako przedsiębiorca zrobię ten offset, tak, tak zorganizuję firmę, że będę miał offset, to wykaże naprawdę, znaczy nie mówię, że super, fajne, ale może dużo lepsze niż konkurencja współczynniki, dlatego, że o tym offsetie pomyślałem. A jeżeli zmienię źródło dostawy prądu czy energii, i też będę produkował mniej gazów cieplarnianych w tym procesie produkcji, no to być może się każe, że będę bardziej konkurencyjny. A powtórzę, jesteśmy przyzwyczajeni do ceny jednowymiarowej, czyli złotówkach, a może za chwilę się okaże, że ktoś patrzy na cenę w takim skomplikowanym łańcuchu, że ta cena to jest i gotówka, i emisja dwutlenku węgla, i woda, i jeszcze coś. Czyli patrzymy na taką w sumie wielowymiarową cenę, bo. Uświadamiamy sobie, że jako społeczeństwo ponosimy koszty nie tylko w pieniądzu, ale też właśnie w zanieczyszczeniu, w zużyciu energii, w wodzie, a tak naprawdę w zdrowiu później i tym wszystkim. Nasze pokolenie było świadkiem, ale też i współuczestnikiem rozwoju technologicznego, bardzo dynamicznego, a teraz jesteśmy współuczestnikami rozwoju, no właśnie, czy możemy użyć słowa... Ekologicznego w krótkim następstwie naszych poczynań, naszego pokolenia. Ja spodziewam się, że będziemy mieli teraz pewien regres związany z tym, że te zmiany zostały zaproponowane zbyt szybko. Trafiliśmy do tego na pewną falę sentymentów, a właściwie jakiegoś takiego antysentymentu politycznego. Nagle określenie Zielony Ład stało się wyjątkowo pejoratywne i właściwie nie, nie ma ojca to określenie. Więc to musi trochę potrwać, utrząść się, ułożyć i jakby ta maszyna zacznie się powoli rozpędzać ponownie. Także teraz pewnie będziemy mieli trochę luzowania i odstępstwa, ale tak było z wieloma zmianami, że czasami przecież nie wszystkie rewolucje techniczne, nie wszystkie te nowinki się przyjmowały od razu. Mieliśmy opór od, z różnych stron. Ale tu decyzja zapadła i będziemy musieli się w tym odnaleźć. Ja myślę, że to chyba największą Tutaj rolę odgrywają ci nasi następcy, czyli to, to kolejne pokolenie, bo tak jak rozmawiam chociażby z własnymi dziećmi, no to tamto myślenie środowiskowe jest absolutnie inne, po prostu. I oni kiedyś dojdą do władzy. Ja wszystko, i wszystko, wszystko, co robimy, robimy dla lepszego jutra i dzisiaj wyjątkowo te słowa nabierają naprawdę sensu. To prawda. Jeżeli chodzi o naszą przyszłość, Artur, Sierant, prezes zarządu Notoria Service SA, był moim Państwa gościem. I cóż, wnioski chyba same się nasuwają po naszej rozmowie. Panie Arturze, bardzo dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję Państwu. Do widzenia. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.